Dzień w minutę, Michał Kobosko. Dostajemy wiele pytań dotyczących naszej gotowości do rozmów z partiami opozycji parlamentarnej. Odpowiadam krótko i konkretnie. Po pierwsze, jesteśmy gotowi do rozmowy o sytuacji mediów. Po tym, jak kilkunastu posłów Jarosława Gowina zapowiedziało, że nie poprze podatku od reklam, los tego projektu wydaje się przesądzony. Ale sprawa jest o wiele szersza. Od 30 lat mamy w Polsce problem z mediami publicznymi. Od 5, prawie już od 6 lat Telewizja Polska, Polskie Radio stały się karykaturą, stały się kopią idei Jerzego Urbana z czasów stanu wojennego. Po drugie, mówiąc już zdecydowanie szerzej, nie chodzi o liczbę mandatów. Nie można fiksować się na 276, 280 czy 307 mandatach. Nie chodzi o liczbę posłów, ale o cele do zrealizowania. Polska 2050 nie chce być po prostu antypisem. Chcemy pracować nad odbudową i rozwojem Polski zarówno po COVID-zie, jak i po niszczących dla naszego państwa czasach PiS-u. I dlatego po trzecie powinniśmy się wspólnie zastanowić z innymi partiami, z partiami opozycji parlamentarnej nad priorytetami. Wybrać na przykład 5 dziedzin, w których chcemy rozpocząć nasze działania natychmiast po wyborach. Nie można zwlekać z dyskusjami i ustaleniami na czas po wyborach, lecz umówić się wcześniej. Eksperci Polski 2050 pracują nad planem odbudowy, naprawy i rozwoju Polski. Zależy nam na tym, by wybrać te dziedziny, te propozycje z naszej strony, następnie zestawić je z propozycjami innych partii i wybrać te rozwiązania, które będą wydawać się najbardziej optymalne, po prostu najlepsze. Polska 2050 nie myśli tylko i przede wszystkim o następnej kadencji Sejmu. My myślimy na pokolenia.